Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym wtorkowym śniadaniu z RODO. Dzisiaj przygotowałem dla Państwa odpowiedzi na kolejnych 6 pytań, które rzeczywiście zaczynają wskazywać, że nie tylko pojawiają się pytania dotyczące bezpośrednio wykonywanej przez Państwa pracy, ale również i sprawy dotyczące ochrony danych osobowych, nawet z punktu widzenia wspólnoty mieszkaniowej. Zatem przechodzimy od razu do pytania pierwszego. Jak zwykle pamiętajcie Państwo o zadawaniu pytań, tryb zadawania pytań jest włączony. Ewentualnie proszę zadawać pytania, jak zwykle w formie zgłoszeń audio. Pierwsze pytanie. Ile powinno być klauzul informacyjnych? Jak Państwo pamiętacie, z artykułu 13 ust. 1 i 2 wynika obowiązek przekazywania informacji podczas zbierania danych od osoby, której dane dotyczą. Natomiast sama budowa artykułu 13 wskazuje nam rzeczywiście, że tych klauzul może być kilka. Generalnie dążymy do tego, żeby klauzula informacyjna była bardzo ogólna, ale zawierała oczywiście wszystkie te elementy, które są wymagane przepisami prawa. Natomiast z punktu widzenia samego artykułu 13 musimy pamiętać, że w klauzuli informacyjnej wskazujemy cele przetwarzania danych osobowych. Więc przygotowując jedną klauzulę informacyjną, na przykład na potrzeby rekrutacji pracowników, będzie to tylko ten cel tej klauzuli informacyjnej, czyli rekrutacja. Natomiast w przypadku zatrudnienia będzie to też zatrudnienie. Jeżeli przygotowujemy klauzulę informacyjną na stronę internetową na potrzeby prowadzonego sklepu online, to oczywiście inny będzie cel przetwarzania. Oczywiście inna też będzie podstawa prawna przetwarzania. Zatem te cele, te podstawy prawne determinują nam również ilość klauzul informacyjnych, które musimy przygotować dla konkretnego kontekstu przetwarzania danych osobowych. W przypadku, kiedy oczywiście podstawą przetwarzania danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub stronę trzecią, musimy również to wskazać. Zatem w niektórych przypadkach również może być to odrębna klauzula informacyjna dla tego kontekstu przetwarzania, dla którego właśnie to będzie jedyna przesłanka legalności przetwarzania. Jeżeli mamy różne kategorie odbiorców, to oczywiście, Szanowni Państwo, również powinniśmy pamiętać o tym, że odbiorcy danych osobowych, czyli nasze podmioty przetwarzające, które przetwarzają dane na nasze polecenie, albo inne podmioty, którym udostępniamy dane, jeżeli to wynika z innych przepisów, ale nie mówimy tutaj o podmiotach publicznych, bo pamiętajmy, że podmioty publiczne nie są traktowane jako odbiorcy w rozumieniu artykułu 4. Zatem informacje o odbiorcach czy odbiorcy, katalog tych odbiorców może być różny dla różnych kontekstów przetwarzania danych osobowych. I tutaj również może być to powód w związku z jakimś tam celem przetwarzania, że będzie potrzebna inna klauzula informacyjna. Tak samo jest, jeżeli mówimy o okresie przechowywania danych osobowych. Rzeczywiście, jeżeli już mamy na myśli podmiot publiczny, czy też podmiot, który stosuje normatyw kancelarii, a dokładnie jednolity rzeczowy wykaz akt, również ten okres, przez który dane będą przechowywane, będzie różny tak naprawdę dla każdego kontekstu przetwarzania danych osobowych. Natomiast tutaj warto jest wpisać, że rzeczywiście ten okres jest trudny do ustalenia, ponieważ w zależności od tego celu przetwarzania ustalamy, że kryterium ustalenia tego okresu to będzie właśnie jednolity rzeczowy wykaz akt. I w tym momencie mamy w sposób dosyć ogólny, załatwiony dokładnie zgodnie z prawem wskazany zarówno cel, jak i tą cezurę czasową przechowywania danych osobowych. Również musimy pamiętać o tym, że w przypadku, kiedy przetwarzamy dane na podstawie zgody, czyli mamy artykuł 6, ust. 1 litera A oraz artykuł 9, ust. 2 litera A, czyli przetwarzanie danych zwykłych oraz szczególną kategorię danych, musimy poinformować o prawie cofnięcia zgody. W dowolnym momencie, bez oczywiście wpływu na zgodność z przetwarzaniem danych, które miało miejsce przed cofnięciem tej zgody. Zatem w zależności od tego, jak często będzie nam się zmieniał kontekst przetwarzania, jak często będzie dochodziło do zmiany naszych podmiotów przetwarzających, albo czy podstawą prawną będzie również zgoda, a w związku z tym obowiązek umieszczenia tej informacji o prawie do cofnięcia zgody, w tym momencie będziemy mieli rzeczywiście różne klauzule informacyjne. Natomiast najczęściej, Szanowni Państwo, tą klauzulę determinuje nam cel przetwarzania. I doskonale Państwo przecież wiecie, że przygotowujemy dla Państwa klauzule informacyjne, które tak naprawdę wyglądają bardzo podobnie, one nie mogą się różnić za bardzo, ponieważ no,
ich budowa, te dane, które musimy przekazać, dokładnie są określone w artykule 13 ust. 1 i 2. I rzeczywiście najczęściej zmienia się cel przetwarzania, wówczas przygotowujemy nową klauzulę informacyjną tak, żeby rzeczywiście w najprostszy sposób, zgodnie z motywem RODO, wskazywać i przekazywać te informacje osobie, której dane dotyczą. Warto również zaznaczyć, bo często te pytania się pojawiają o artykule 13 ust. 3. Tu ewidentnie jest wskazane obowiązkowość jakby przekazania informacji, o których mowa w artykule 13 ust. 2 w momencie, kiedy już planujemy przetwarzać dane osobowe w innym celu. Zatem nie jest to, widzimisię, moje, czy też interpretacja innych prawników. Wyraźnie, proszę zwrócić uwagę, jest to wskazane w tym przepisie prawa, zatem musimy rzeczywiście realizować nową klauzulę informacyjną, czyli ten nowy obowiązek informacyjny w sytuacji, kiedy zmienia nam się cel przetwarzania. Oczywiście wówczas poza obowiązkiem informacyjnym istnieje obowiązek jeszcze posiadania przesłanki legalności. Jeżeli mamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w konkretnym celu, no to wiadomo, że jeżeli ten cel nam się zmieni, to musimy znaleźć inną przesłankę legalności. Równie dobrze może być to rozszerzona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, ale musimy z kolei posiadać zgodę w tym nowym celu, na przykład marketing bezpośredni. Jeżeli już mowa o marketingu bezpośrednim, to oczywiście zapraszam na jutrzejsze szkolenie poświęcone sprawom czy zagadnieniom ochrony danych osobowych w marketingu, zwłaszcza w marketingu bezpośrednim. Co ciekawe, też warto zwrócić uwagę na zapis ustępu 4 omawianego artykułu 13. Bardzo często zdarza się sytuacja, w której na wszelki wypadek administratorzy próbują przedkładać klauzulę informacyjną w każdym momencie, powielokroć, byleby tylko spełnić ten obowiązek informacyjny. Nieważne, że to już tak naprawdę jest niepotrzebne, ponieważ osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami. I to jest bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o kwestie przedsiębiorstw, które zawierają umowy z kontrahentami. W sytuacji, w której dochodzi do zawarcia umowy, no, ta sytuacja jest poprzedzona wszelkiego rodzaju negocjacjami, rozmowami wstępnymi, wymianą chociażby maili, a w ogóle no, to trzeba najpierw dowiedzieć się, kim tak naprawdę jest ten kontrahent, z którym zamierzamy współpracować. Zatem tak naprawdę informacje, o których mowa w ustępie pierwszym, ewidentnie są zrealizowane w trakcie tych wcześniejszych rozmów, wcześniejszych negocjacji. Natomiast jeżeli pojawiają się tam dane osobowe, część firm stosuje taki manewr, że w trakcie pierwszej tej wymiany mailowej przesyła również informacje, o których mowa w ustępie drugim. Natomiast przesłanką legalności przetwarzania danych osobowych w tym kontekście jest działanie na żądanie osoby, której dane dotyczą, w celu zawarcia umowy. Zatem te wszystkie negocjacje odbywają się już zgodnie z prawem, natomiast obowiązek informacyjny najczęściej jest już w tym etapie przedstawiany. Rzadko kiedy wymagane byłoby wprowadzanie dodatkowych klauzul informacyjnych w sytuacji, w której przyjeżdża do nas przedstawiciel firmy na podpisanie umowy. No to już jest jakby dawno temat znany i wiadomy, do kogo przyjeżdża, kiedy przyjeżdża i po co przyjeżdża. Zatem możemy domniemywać, że już ta osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w artykule 1 i 2, w artykule 13 ust. 1 i 2 RODO. Nie możemy, szanowni Państwo, za często powielać klauzuli informacyjnej, bo rzeczywiście wtedy możemy mówić o takim bardzo typowym, pojawiającym się sformułowaniu, czy też nowym takim na nowym sloganie, czyli absurd RODO. Rzeczywiście zbyt częste przekazywanie obowiązków informacyjnych albo jeszcze zbieranie podpisów na tym obowiązku informacyjnym to będzie właśnie kolejny absurd RODO, który nie jest nikomu do niczego potrzebny, a robiony w sposób mechaniczny, całkowicie z pominięciem zasad, którymi operuje ogólne rozporządzenie ochrony danych osobowych. Drugie pytanie jest powiązane z poprzednim, czy w umowie z kontrahentem należy umieścić klauzulę informacyjną. Szanowni Państwo, to zależy. Jeżeli mamy sytuację, w której przygotowaliśmy szablon umowy i ten szablon umowy na przykład dostępny jest na naszej stronie internetowej,
Nasza działalność polega na tym, że rzeczywiście współpracujemy z wieloma kontrahentami, którzy informacje o nas uzyskują na stronie internetowej, no albo też wysyłamy w mailingu zapytania ofertowe również z zawarciem umowy współpracy, to rzeczywiście tamta klauzula informacyjna w samej treści umowy może być. Nie ma najmniejszego problemu. Natomiast jeżeli chodzi o te negocjacje, o których mówiliśmy a propos poprzedniego pytania, to tutaj nie widzę sytuacji, aby taki wymóg musiał być zrealizowany, ponieważ tak jak wspominaliśmy już wcześniej, kontrahent miał możliwość zapoznania się z tymi informacjami, kim jesteśmy, czy kto jest administratorem danych, czego będzie dotyczyła umowa, a więc pewnie przesłaliśmy mailem klauzulę informacyjną albo miał dostęp do klauzuli informacyjnej, która znajduje się na stronie www. Także ciężko byłoby tutaj dodatkowo uzasadnić obowiązek wprowadzenia klauzuli informacyjnej w umowie z kontrahentem. Natomiast, szanowni Państwo, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Jeżeli ktoś z Państwa będzie życzył sobie, aby taką klauzulę informacyjną umieszczać w tej umowie zasadniczej z kontrahentem, to oczywiście można to zrobić. Tutaj to pytanie zapewne też zostało zadane w związku z faktem, że Urząd Zamówień Publicznych w swoich wzorach rzeczywiście zawsze zakłada obowiązek przekazania z dokumentacją, czy ta dokumentacja dotycząca zamówienia publicznego również musi zawierać klauzulę informacyjną. Jak zawsze Państwu powtarzam, z koniem nie ma sensu się kopać, natomiast jeżeli tak Urząd Zamówień Publicznych sobie życzy i w czasie kontroli może egzekwować i możemy się narazić na jakieś tam, powiedzmy, zarzuty nieprawidłowości albo uchybień, to lepiej, szanowni Państwo, stosować dokładnie te wytyczne, jakie urząd sobie życzy i taką klauzulę informacyjną przygotowywać. Natomiast jeżeli działamy z pominięciem przepisów prawa zamówień publicznych, to wtedy moim zdaniem w umowie z kontrahentem nie należy umieszczać dodatkowej klauzuli informacyjnej, bo ona tak naprawdę to jest obowiązek administratora danych, aby zapoznać z tymi informacjami osoby, której dane dotyczą, natomiast nie chodzi o to, żeby ona znajdowała się dodatkowo w dokumentach współpracy. Natomiast jak najbardziej warto byłoby pomyśleć o zawarciu umowy powierzenia przetwarzania danych w zapisach umowy zasadniczej. Tu też o tym rozważaliśmy, że w zależności oczywiście od tej umowy zasadniczej będziemy albo aneksować całą umowę, albo będziemy aneksować jedynie umowę powierzenia. Zapisy naszego projektu umowy powierzenia, czyli tych projektów umów powierzenia, które dla Państwa przygotowujemy, zawierają zapis, który wyraźnie wskazuje, że każda nowa umowa powierzenia przetwarzania danych zastępuje poprzednią, zatem nie ma tu dodatkowego obowiązku delegowania z obiegu wewnętrznego, z obiegu prawnego, naszego wewnętrznego, tych dokumentów, a więc trochę ułatwia to proces taki biurokratyczny. Warto również zwrócić uwagę i przypominam raz jeszcze przepis ustępu 1 artykułu 13. Jesteśmy zobowiązani przedstawić te informacje podczas pozyskiwania danych osobowych. Natomiast tak jak mówię, no tutaj sytuacja, w której dochodzi do podpisania umowy, no to już jest rzeczywiście kulminacja tych negocjacji. Zatem na pewno już strony znają się na tyle dobrze, że przekazywanie tych informacji, o których mowa w artykule 13, ustęp 1 i 2, jest stanowczo zbyt późno. Pytanie trzecie. No i właśnie tutaj dochodzimy do tematu wspólnoty mieszkaniowej. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ nie jesteśmy inspektorem ochrony danych w żadnej wspólnocie mieszkaniowej. Oczywiście zajmujemy się ochroną danych osobowych u zarządców nieruchomości, ogólnie mówiąc, czyli u podmiotów, które administrują wspólnotami mieszkaniowymi. Natomiast to pytanie rzeczywiście każdego z nas może interesować. W 80% na pewno ktoś z nas mieszka we wspólnocie, jest członkiem wspólnoty. Zatem proszę pamiętać, bo to jest bardzo często mylone jeszcze, ze względu na to, że wspólnoty, no to jesteśmy my, ludzie, którzy są w różnych branżach i są wspólnoty, które są złożone z przedstawicieli różnych środowisk, które niekoniecznie mają wiedzę prawniczą. Zatem odpowiadam w sposób prosty i rysunkowy. Szanowni Państwo, to my, wszyscy członkowie wspólnoty, wszyscy właściciele lokali mieszkaniowych, jesteśmy wspólnotą.
i my jesteśmy administratorem danych osobowych. Nie można powiedzieć zatem, że zarząd wspólnoty jest administratorem danych. Tym bardziej nie można powiedzieć, że zarządca czy też administrator wspólnoty jest administratorem danych osobowych. Tylko i wyłącznie całość właścicieli lokali, czyli wspólnota, jest administratorem danych osobowych. Dlaczego o tym mówimy? No bo również przecież na wspólnocie spoczywają prawa i obowiązki, które wynikają z rozporządzenia ogólnego ochrony danych osobowych. Nie można powiedzieć, szanowni państwo, że przetwarzanie danych osobowych w ramach wspólnoty dotyczy tylko prywatnych i domowych spraw. Także jak najbardziej trzeba pamiętać o tym, że te wszystkie wspólnoty również powinny uregulować właściwie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych, a więc i obowiązki informacyjne, umowy powierzenia chociażby z zarządcą, czy też z innymi podmiotami, które będą na nasze polecenie przetwarzały dane osobowe. Wszystko zależy od tego oczywiście, jak została sporządzona umowa z samym zarządcą. Natomiast z punktu widzenia zarządców, bardzo wielu zarządców, przynajmniej tych, z którymi my współpracujemy, przygotowują dla wspólnoty te podstawowe dokumenty, te podstawowe klauzule informacyjne czy umowy powierzenia, tak aby te wspólnoty chociaż w tej podstawowej części były zabezpieczone z punktu widzenia prawa, czyli przynajmniej w tej relacji wspólnota zarządca. Natomiast jeżeli chodzi o zarząd wspólnoty, to pamiętajmy, że w sytuacji, w której zarząd wspólnoty jest tylko i wyłącznie wewnątrz tej naszej wspólnoty, bo pamiętacie państwo, że zgodnie z ustawą o własności lokali członkiem zarządu może być osoba spoza wspólnoty. To wtedy pamiętajmy o właściwym również uregulowaniu tego stosunku prawnego osoby spoza wspólnoty, czyli nie wystarczy zawarcie umowy, ale również należy właściwie tą osobę upoważnić do przetwarzania danych osobowych. Kolejne pytanie, również związane z wspólnotami mieszkaniowymi, co ciekawe, oczywiście wiążące się również z przepisami ustawy o własności lokali, kto ma prawo wstępu na roczne zebranie właścicieli lokali. Wyraźnie w artykule 30, ustęp 1, punkt 3 wspomnianej ustawy wskazano, że zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzoną w sposób określony, no i tak dalej, zwołuje zebranie ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale. Dlatego też te pytania pewnie zaczynają się pojawiać. Z punktu widzenia przepisów ustawy smutne jest to, że nie ma żadnych tak naprawdę przepisów wykonawczych, żadnych właściwych wytycznych. Posługujemy się jedynie orzecznictwem, a pamiętajcie państwo, że niestety, ale w naszym, czy niestety, czy stety, ale niestety nasze prawodawstwo nie jest prawodawstwem prawodawstwem typu amerykańskiego czy angielskiego, kiedy możemy powołać się na precedensy, czyli na wyroki dotyczące orzecznictwa wcześniejszego. My niestety za każdym razem odwołujemy się do przepisów prawa, zatem nie jest jednoznacznie wskazane, kto może uczestniczyć w takim zebraniu. Natomiast wyraźnie chyba czytamy z tego przepisu, artykułu 30, że jeżeli zebranie ogółu właścicieli lokali, to ogółu właścicieli lokali. Zatem inne osoby, które nie są właścicielami lokali, nie powinny mieć wstępu na to zebranie. Oczywiście nie powinno ten zakaz dotyczyć zarządcy, któremu powierzono ten zarząd, albo administratorowi, który wykonuje jakieś czynności na rzecz wspólnoty, ponieważ no, są to też podmioty, które zgodnie z ustawą mogą w ogóle organizować takowe zebranie. Natomiast rzeczywiście procedura powinna być bardzo prosta. Albo członek zarządu, albo przedstawiciel zarządcy powinien legitymować osoby wchodzące na zebranie i odnotowywać to bezpośrednio, weryfikować to bezpośrednio z listą, którą przecież i zarząd, i zarządca dysponują. A zatem pozostałe osoby nie powinny mieć wstępu. Dlaczego? Ponieważ mogą być omawiane sytuacje, omawiane sprawy, które będą dotyczyły danych osobowych, może nawet szczególnej kategorii danych dotyczących członków wspólnoty. I tutaj wewnątrz pamiętajmy, że mamy prawo przetwarzać te dane osobowe bez dodatkowej zgody, ponieważ one tak naprawdę są przetwarzane w ramach naszego interesu prawnego, czyli interesu prawnego administratora danych. Więc członkowie tego typu wspólnoty
jak najbardziej mogą wiedzieć o sobie naprawdę dosyć dużo, jeżeli oczywiście ma to znaczenie dla życia wspólnoty i dla przepisów ustawy o własności lokali, szczególnie dotyczących części wspólnych. Także tak to powinno być robione, natomiast oczywiście wiemy z życia, że jest inaczej, kto przyjdzie, to przyjdzie, w zasadzie i zarząd, i zarządca, a zawsze cieszą się, im więcej jest osób, tym lepiej. Czy tutaj założenie takie, że najemca lokalu może uczestniczyć w takim zebraniu wspólnoty? Jak najbardziej tak, jeżeli stosowne pełnomocnictwo zostanie mu przez właściciela lokalu zapewnione. Kolejne pytanie, na jakiej podstawie przetwarza dane osobowe kierowcy policja? No to jest pytanie też bardzo ogólne, bo tutaj na pewno dotyczy również przetwarzania danych osobowych ogólnie osób przez organy upoważnione. No ale pamiętacie Państwo, że ta odpowiedź jest bardzo prosta. Przetwarzanie przez administratora danych odbywa się na podstawie przepisu prawa i ten przepis ogólny miałby zastosowanie do wszystkich organów które są uprawnione do przetwarzania danych osobowych obywateli, najprościej mówiąc. Ale istnieją również przepisy szczególne, które rzeczywiście regulują to prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich przetwarzania. Mowa tutaj o ustawie o policji, artykuł 14 ust. 4. Policja w celu realizacji ustawowych zadań może korzystać z danych o osobie, również oczywiście w formie zapisu elektronicznego itd. Zatem wyraźnie wskazano już chociażby w ustawie o policji, czyli tym sztandarowym przepisie prawie, które dotyczy tej formacji, że rzeczywiście korzystanie z tych danych może mieć miejsce. Oczywiście pamiętajmy również o ustawie o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Czyli to jest ta jakby siostrzana, lustrzana ustawa o ochronie danych osobowych, ale właśnie w tym wąskim zakresie. Tak samo jak pamiętacie Państwo, o czym wspominałem na szkoleniu, że ludzie normalni mają RODO, a służby mundurowe mają DODO, czyli dyrektywę, która rzeczywiście odnosi się do przetwarzania danych osobowych właśnie w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Pamiętajcie Państwo, że nasze RODO ma numer 679, a DODO ma 680, zatem też zostały te rozporządzenia wydane jedno po drugim, dokładnie w tym samym dniu. Poza oczywiście artykułem 14 mamy kolejny artykuł 15, czyli uprawnienia. No i to te uprawnienia policji również wskazują na legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości. Niestety czasami na szkoleniach pojawia się pytanie, ale dlaczego? Przecież ja nie wyraziłem zgody itd., itd. No właśnie to jest przepis prawa, który bezpośrednio wskazuje na uprawnienia policji. Także tutaj legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości jest jednym z praw policji i musimy je respektować i tyle. Natomiast jeżeli już wracamy do samego pytania, czyli jeżeli chodzi o kierowców, no to warto odwołać się do przepisu szczególnego, czyli artykułu 129 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, w którym czytamy uprawnienia organów, które realizują ustawę Prawo o ruchu drogowym. Czyli taki funkcjonariusz ma prawo legitymowania uczestnika ruchu, sprawdzenia wymaganych dokumentów, a tym samym oczywiście przecież będzie miał dostęp do tych danych, które są w tych dokumentach zawarte, a więc do tak zwanego, jak my to mówimy, odczytu. No i sama weryfikacja danych o pojeździe, no to możemy założyć, jeżeli mówimy o numerach rejestracyjnych i w sytuacji, w której policjant weryfikuje te dane w swoim systemie, czy to będzie CEPiK, czy inny. Kolejne pytanie, szóste, czy kontrola Państwowej Inspekcji Pracy ma prawo wglądu do danych osobowych? Same uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy reguluje artykuł 1 ustawy, gdzie wyraźnie wskazano, że Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy. Jeżeli dojdziemy do samego prawa pracy, no oczywiście musimy odnieść się do kodeksu pracy i do artykułu 22 z jedynką, czyli tak naprawdę znowu przetwarzania danych osobowych, czyli żądania przez pracodawcę poszczególnych danych, czy też fakultatywnie zbieranych od kandydatów do pracy, czy od pracowników. Także jeżeli powołany organ przepisem prawa do kontroli przestrzegania prawa pracy, zatem i przepisów kodeksu pracy, zatem tutaj już można byłoby bezpośrednio wnioskować, że rzeczywiście Państwowa Inspekcja Pracy jak najbardziej ma prawo przetwarzania danych osobowych w związku z zatrudnieniem. Natomiast oczywiście można wskazać troszeczkę szerzej.
artykuł 23 ust. 1 ustawy wskazuje, że w toku postępowania kontrolnego inspektor pracy ma prawo żądania przedłożenia akt osobowych i wszelkich innych dokumentów związanych z wykonywaniem pracy. Można byłoby dyskutować teraz, czy upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy, czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jest to dokument związany z wykonywaniem pracy. Moim zdaniem jak najbardziej tak i tutaj co do tego nie ma moim zdaniem wątpliwości, no przecież dopuszczenie pracownika do przetwarzania danych osobowych wiąże się z obowiązkiem zrealizowania pewnych czynności, chociażby właśnie odebraniem oświadczenia, nadaniem upoważnienia, a także i odbyciem szkolenia przez nowego pracownika. Warto zwrócić uwagę, że również to żądanie dotyczy osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Czyli tutaj możemy założyć oczywiście wszelkie umowy cywilnoprawne oraz praktyki czy staże, które są realizowane w naszej jednostce. Także musimy pamiętać, że tu rzeczywiście w zakresie upoważnienia, które powinien nam przedstawić inspektor podczas przy rozpoczęciu kontroli, rzeczywiście może wynikać, jak daleki ten zakres przetwarzania danych osobowych mu przysługuje, do jakich kategorii danych i do jakich dokumentów. Natomiast ewidentnie patrząc na ten przepis artykułu 23, nie dyskutowałbym i rzeczywiście będzie to jak najbardziej uzasadnione udostępnienie danych osobowych uprawnionemu podmiotowi. Również proszę zwrócić uwagę na punkt 9 wspomnianego wcześniej ustępu, czyli znowu uprawnienie inspektora do sprawdzenia tożsamości osób wykonujących pracę lub przebywających na terenie podmiotu. Zatem nie możemy, wykonując jakąś pracę czy nawet umowę zlecenie na rzecz pracodawcy, nie możemy odmówić wylegitymowania się podczas takiej kontroli. Także wydaje mi się, że to jest jakby prosta odpowiedź. Wiadomo, że jeżeli jesteśmy transparentni, działamy zgodnie z przepisami prawa, zatem tutaj żadnych obaw co do tego udostępnienia danych osobowych być nie może, natomiast jeżeli jakiekolwiek wątpliwości byłyby, no to oczywiście po to jest inspektor ochrony danych, żebyście mogli Państwo spokojnie i śmiało z niego korzystać. I powiem Państwu szczerze, że to już jest ostatnie pytanie, czy ostatnia odpowiedź na pytanie, które zostało dzisiaj postawione. Wyrobiliśmy się dzisiaj wyjątkowo szybko. No, pytania były ciekawe, natomiast to jest teraz ten moment, abyście Państwo mogli zadać dodatkowo swoje pytania. Ja jeszcze jak zwykle przypominam o jutrzejszym naszym szkoleniu. Ono oczywiście ma jakiś dosyć wąski charakter, ponieważ dotyczy marketingu. Część z Państwa oczywiście marketingiem będzie interesował, ale w takim wypadku może przekażcie Państwo to swoim kolegom czy koleżankom z działu marketingu. Być może te osoby będą, czy powinny być jak najbardziej zainteresowane, ponieważ rzeczywiście, jeżeli chodzi o marketing, tam jest kilka kwestii do pogodzenia, ponieważ mamy zarówno przepisy RODO, jak i przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy prawo telekomunikacyjne. Zatem jest kilka przepisów prawa, które musimy połączyć, tak aby był Wilk City owca cała. Zatem oczywiście zapraszam na jutro. Pytań nie widzę, nie słyszę, także dzisiaj bardzo, bardzo chudziutkie śniadanko, zaledwie półgodzinne. Natomiast mam nadzieję, że będziecie Państwo przesyłali nadal pytania i spotkamy się na śniadaniu za tydzień. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na jutro, zapraszam za tydzień. Proszę również obserwować zarówno stronę platformę learningową, jak i naszą stronę rodoclickmeeting.pl, na której pojawiają się coraz częściej nowe dedykowane dla poszczególnych podmiotów czy kategorii podmiotów spotkania, szkolenia, zatem zapraszam. Tymczasem życzę Państwu miłego dnia, do usłyszenia, do widzenia.